Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Odczuwam nasz ból. Zobacz Hebrajczyków, rozdział 4, werset 15 do 16. Dlaczego Bóg musiał przyjść na świat w ludzkim ciele? Jest to bardzo ważne pytanie. Nie powinniśmy jednak oczekiwać na nie czysto racjonalnej odpowiedzi. Nie musimy znać odpowiedzi, która wyda nam się zupełnie zrozumiała i sensowna. Nie ma takich badań w dziedzinie filozofii, nauki, socjologii i jakichkolwiek innych, które mogłyby nas doprowadzić do wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. Nie powinniśmy też starać się o wymyślenie jej o własnych siłach. Najbezpieczniej jest uważnie przestudiować, co mówi na ten temat Biblia. W liście do Hebrajczyków znajdujemy najważniejsze, najpełniejsze wyjaśnienie tej kwestii. Nie bez znaczenia jest fakt, iż list do Hebrajczyków to księga najbardziej skupiająca się na obecnej arcykapłańskiej służbie Jezusa w niebieskiej świątyni. Poniższe wersety ukazują poszczególne aspekty przyjścia Chrystusa w ludzkim ciele, a następnie odpowiadają na pytanie, dlaczego to zrobił. W każdym przypadku podany jest powód takiego uniżenia Syna Bożego. Jakie są to powody? Hebrajczyków, rozdział 2, werset 9. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Hebrajczyków 2, 14 do 15. Skoro zaś dzieci moje mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Hebrajczyków 2, 16 do 17. Bo przecież ujmuje się on nie za aniołami, lecz ujmuje się za potomstwem Abrahama, dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy nasze. Hebrajczyków 2:18. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby, może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Hebrajczyków, rozdział 4, werset 14 do 16. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z równą odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy stosownej Bożej. Hebrajczyków, rozdział 5, werset 8 do 9. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. Zauważ, że w każdym przypadku uwaga skupiona jest na Chrystusie, a naszym udziałem stają się korzyści wynikające z Jego uniżenia. Te natchnione powody przyjęcia przez Jezusa człowieczeństwa oraz Jego cierpienia należy rozważać z największą powagą. Źródłem najgłębszej radości powinna być dla nas świadomość, że Mistrz wychodzi naprzeciw naszym potrzebom. Jego ramiona są dla nas szeroko otwarte. On zna nasz los, bo podzielił go z nami, bo odczuwał nasz ból. Czy możemy sobie wyobrazić bardziej miłosiernego Zbawiciela, bardziej wyrozumiałego i współczującego Najwyższego Kapłana? Niezmierna radość i głęboka wdzięczność wzbierają duszy tych, którzy wiedzą, że wszystko, co Jezus wycierpiał, zniósł dla nas. Podbudowani tą świadomością, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski. Hebrajczyków, rozdział 4, werset 16. Całkowicie powierzając się Bogu. Jakie trudności przeżywasz obecnie? W jaki sposób pomaga Ci świadomość, że Jezus odczuwa i rozumie Twój ból? Dziękuję.